Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 9 tygodnia sezonu 7. Pokażę wam lokację potrzebnych miejsc oraz wszystkich balonów. Zanim zaczniemy, to jak zawsze przypominam, że za wykonanie wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymacie możliwość zebrania sekretnej gwiazdki, ale tak jak zawsze będzie na koniec. Poza tym to nagrywam to przedwcześnie, zanim jeszcze te wyzwania się pojawiły w grze, więc niektóre wyzwania mogą się zamienić miejscami. Do tego, jeśli wykonaliście wszystkie wyzwania z poprzednich tygodni, to po wykonaniu połowy tego tygodnia otrzymacie postać ukrytą pod nazwą Zawieja, czyli więźnia, który będzie miał kilka stylów. Okej, to tyle. Zacznijmy jak zawsze od trzech darmowych wyzwań, które może wykonać każdy. Pierwszy z nich w tym tygodniu polega na użyciu bałwanka, nowego przedmiotu w trzech różnych meczach. Bałwanki to nowość w klasie szarej, a więc nie jest trudno je znaleźć, a tym bardziej użyć. Prawie nikt ich nie używa i nie sprawdza bałwanków, więc jeśli wam się nie spieszy, możecie kogoś potrolować. Drugie wyzwanie w tym tygodniu będzie bardzo taneczne, a przy okazji będzie podzielone na etapy. Pierwszy etap tego wyzwania wysyła nas na zegar słoneczny, na którym to musimy zatańczyć, czyli wykonać dowolną emotkę. Zegar słoneczny znajdziecie na tej odegórce na pustynnej części mapy. Jest on ułożony z wraków samochodów i słupa. Drugi etap tego wyzwania wysyła nas na wielki kubek kawy. Wielki kubek kawy jest maskotką restauracji założonej w hangarze przy wypasionej wyrwie. Tutaj sprawa polega na tym samym. Wystarczy tutaj wylądować lub się dobudować i zatańczyć. Trzeci, już ostatni etap wysyła nas na ogromną metalową głowę psa. Tak, coś takiego na mapie jest. A dokładnie przy rozlożach rupieci wisi taki oto piesio z kością. I takim tańcem przechodzimy już do ostatniego wyzwania z tych darmowych. Polega ono na zdobyciu trzech eliminacji shotguna. Nic dodać, nic ująć, mogę tylko przypomnieć, żeby nie używać szary taktycznej. Pora na cztery wyzwania dla posiadaczy karnetu bojowego. W tym tygodniu będzie czego szukać, ale zanim do tego przejdziemy, to pierwsze wyzwanie rozkazuje nam ukończyć 3 próby czasowe burzlotami. Na ten moment, gdy to nagrywam, nie są one dostępne, ale gdy tylko to wyzwanie wejdzie w życie, to w niebie, w różnych miejscach powinny pojawić się takie oto stapery, które będziemy musieli wlecieć, aby aktywować próbę czasową, którą możecie pamiętać z poprzednich sezonów. Jak tylko poznamy lokację tych prób czasowych, dam wam linka do mapy w przyjętym komentarzu, a więc miejcie go na uwadze. Drugie wyzwanie z tych płatnych także jest podzielone na etapy i będzie polegało na wylądowaniu w różnych miejscach. Pierwszy etap wysyła nas do sklepowej sadyby, drugi na lodowe lądowiska, trzeci na widmowe wzgórza, czwarty do szemranych szybów, a ostatni etap na wypasioną wyrwę. Z tym wyzwaniem jest o tyle dobrze, że możecie wylądować na tych miejscówkach po użyciu launchpada czy wyrwy, bo wtedy też wam to się zaliczy, a więc nie musicie początkowo lądować na tych miejscach. Dalej, trzecie wyzwanie zleca nam zniszczyć 10 złotych balonów. Po ostatniej aktualizacji na mapie w sumie 15 miejscach pojawiły się takie oto baloniki. I co ciekawe, nie są one złote, ale srebrne. To może być błąd w wyciekach, albo po prostu zmienił swój kolor dzisiaj o 15. Jeśli jednak okażą być się w innych lokacjach, to dam wam o tym znać w przyjętym komentarzu. A wracając do pierwszego takiego balonika, znajdziecie właśnie tutaj, na szczycie ceglanej kaczuszki przy brzegu mapy. Następny taki balonik znajdziecie w samotnym schronisku tutaj na wieży. Trzeci balonik jest przyczepiony do drewnianego wozu przed samotnym domkiem niedaleko oazy odpoczynku. Niedaleko jest kolejny balonik, który będzie przyczepiony dokładnie tutaj do tej łódki, w tym zbiorniku wody. Niestety nasi brutalni przeciwnicy zniszczyli nam ten balonik. Kolejny balonik jest przypięty do wiatraka w zgubnych ziemiach. Szósty balonik jest tutaj, w świątyni Pana Pomidora.
Niedaleko, w wypasionej wyrwie, jest kolejny balonik dokładnie w tym miejscu. Ósmy balonik za to znajdziecie na jednym z dachów widmowych wzgórzach. A na sąsiedniej górce znajdziecie dziewiąty balonik, tu pod drzewkiem. Dziesiąty balonik za to możecie znaleźć tutaj, na lodowych lądowiskach. Trzecie płatne wyzwanie zlecam zdobyć... Jak już go zbierzecie, to możecie polecieć po kolejny balonik, który będzie przyczepiony do największego drzewa na mapie, na tej górce. Do tego wyzwania potrzebujecie tylko 10 takich lokacji. Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu polega na zdobyciu eliminacji w rozroczach lupieci lub w sklepowej sedybie. Sklepowa sedyba jest powiązana z pierwszym etapem jednego z wyzwań, a więc możecie wziąć te dwie sprawy w swoje ręce w jednym meczu. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto kręg wczytywania. Jeśli wykonaliście poprzednie tygodnie, to też otrzymacie możliwość zbrania sekretnej gwiazdki, której lokację zdradza nam ten oto rysuneczek. W grze powinno pojawić się gdzieś tutaj na tych ogromnych saniach. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie. Życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.